Metoda na policjanta wielokrotnie okazuje się niestety skuteczna. Połączona z wersją na wnuczka to 100% pewności. Oszuści nie przebierają w środkach, żeby wyciągnąć pieniądze od ufnych, najczęściej starszych ludzi. Ale walczą z nimi prawdziwi policjanci, skutecznie. W ostatnich dniach wpadł szef zorganizowanej grupy, która zajmowała się takim właśnie procederem. Łukasz Kądziołka. Przyleciał do Polski i od razu trafił w ręce policji. To szef zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniami pieniędzy. Policjanci namierzyli 34-latka i zatrzymali po przylocie z Wielkiej Brytanii. Wpadły też inne osoby należące do gangu. Osoba, która kierowała gangiem, została zatrzymana wraz z 6 innymi osobami. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani to osoby w wieku od 20 do 59 lat. Szef gangu dzwonił do seniorów z zagranicy i ustalał szczegóły przekazania pieniędzy. Czy rozmawiam z panią Stefanią Ziętek? Dzień dobry, tak, przy telefonie. Co się stało? Proszę pani, czy w ciągu ostatnich 10 minut prowadziła pani rozmowę telefoniczną? Tak, dzwonił mój wnuczek. Proszę pani, to nie był pani wnuk. Ale jak to? Jednak w tym przypadku scenariusz był trochę inny. Oszuści dzwonili z terenu Wielkiej Brytanii, informowali wybrane przez siebie osoby, że pracownicy banku chcą ukraść ich pieniądze, nakłaniali ich do wypłaty tych pieniędzy. A następnie przekazania fałszywym policjantom, m.in. podczas spotkania, poprzez wyrzucenie przez okno mieszkania, wrzucenie do śmietnika czy pozostawienie pod ławką. W śledztwie prowadzonym od 2021 roku podejrzanym przedstawiono aż 114 zarzutów dotyczących działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami i paserstwem. Sumę strat oszacowano wstępnie na prawie 1,5 miliona złotych.